Siemanko, jestem Lucek, to jest BeamNG Drive. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy robić sobie kampanię, kontynuować kampanię. Mamy tutaj jakiegoś chyba Mercedesa, nie wiem, co to przypomina. Cholera wie. Jedziemy. Musimy skoczyć, ale słuchajcie, ja mam pomysł. Skoczymy sobie tak, że tutaj chyba nie ma ograniczenia czasowego. Możemy sobie trochę więcej rozpędu zrobić, tylko nie mogę przy tym rozwalić samochodu. Okej, spróbujmy. Tyle może nam To nie było fajne. Jeszcze raz, spróbujmy wycofać, ale nie na tak daleką odległość. Tyle wystarczy. I gaz, 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 gaz. O. Pyk! Wow! Elegancko! Jak to? Przecież uderzyłem tą ścianę, o co chodzi? Spadły cegły z góry. To niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe. No dobrze, spróbujemy skoczyć normalnie. Trzymaj ta się. Jep! Okej. No teraz już konkretnie ściana rozwalona. Powinno być dobrze. I co? I jak daleko zaleciałem? No nie wiem, czy tu się liczy też jazda po lądowaniu? Drugie miejsce. Dobrze, może być. Highway. Dragster. Oto czuję, że będzie niezłe zderzenie. Musimy uderzyć w tą naczepę. I jeszcze przelecieć przez nią. Osiągnąć jakąś tam odległość. No spoko. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa, powiem szczerze. No, nie wiem, czy ja osiągnąłem jakąś odległość. Failed. Dobrze, co mamy zrobić? Highway, jeszcze raz. Myślałem, że mamy jakoś przez to przelecieć. Get pass. Czyli ominąć? No dobrze, spróbujmy to ominąć. To nie jest taka prosta sprawa, dlatego że dragsterem bardzo ciężko się skręca. O kurde, jeszcze raz. Ja pierdziut. Dobrze, trudno. Spróbujmy, tak trochę przystopuję z tym gazem. No! Ja pierdziut. Jeszcze raz. A może... Nie, no ja muszę od razu zjechać na ten pas. I tym pasem się... Tego pasu się trzymać. Tego pasa się trzymać. Bo tu za mocno skręcałem. O, i jest, jest. I uwaga. O kurde. Zabrał te głazy ze sobą. Ale daleko zajechał skubaniec. Naprawdę daleko. A raczej zaleciał. Czy nie wiem, zaszurał. Urwało mu koło jedno, drugie. I sam się też trochę urwał. Ale ma kratkę bezpieczeństwa, więc teoretycznie kierowcy nie mogło się nic stać. Jaki dystans? Och, już myślałem, że do pełna będzie. Finish. Skończyliśmy. I tak to wygląda. Tutaj... W tym miałem słabo. No dobrze. Więcej kampanii tu nie ma. To chyba jest trening. Ale ja jeszcze chciałem jedno sprawdzić. Weźmy sobie free roam. No dobrze, ustawiamy działo, tylko wiecie co ja zauważyłem? Że to jest jednostrzałowiec, nie możemy tutaj więcej strzelać. Chyba, że można gdzieś tu obok amunicję pojawić. Control, co to jest? Reset, fog light. O kurde. No dobra, reset. I co, możemy... Aha! Trzeba za każdym razem resetować, żeby mieć... strzał. No dobrze, to mamy jednostrzałowca. No trochę lipa, no. W ogóle...
Słyszycie? Mamy tu normalnie dźwięk silnika, elegancko. To spróbujmy coś ustrzelić. A tu jest ten most, w ziemi się źle spawnował. No nieważne. Spróbujmy ustrzelić. Chciałbym, żeby tych naboi tu było więcej. Na pewno jest na to modyfikacja. Zmienię sobie może kamerę. O, właśnie tak. Musimy dobrze ustawić działo. Co, myślicie, że jest dobrze? Okej, okay, mamy tu spowolnienie czasu. Troszeczkę przyspieszymy jeszcze, żeby lepiej nacelować. Elegancko. Dobrze, zaciągamy ręczny. Zaciągamy ręczny. O, jest ręczny. I uwaga, trochę w dół. Nie, to jest w górę. Czekajcie, jeszcze sobie przyspieszę czas. Musimy zatrzymać to dziadostwo. I strzelamy w tego wielkiego gnoja. Myślę, że trafię. Spowalniamy. I teraz wezmę sobie... O! Okej! Okay, lecę razem z... Wow! Ale super! Ekstra! Lecę razem z kulą! Ja pierdziu. Szkoda, że tu nie ma... Jak to leci? No dobrze, zobaczmy sobie tą kamerę. Leci kula! Możemy wziąć widok z kokpitu. O kurde, przyspieszymy czas. Wow, nie aż tyle! O kurde! Trochę dupło. wiem co zrobimy. Zamiast sobie resetować ten pojazd, to my sobie zespawnujemy kilka takich. Switch. Nie switch. Nie, to nie, to nic nie robi. Weźmy tak, pojazdy, jeszcze raz. Pyk i cyk. A, dobrze, już myślałem, że coś się źle zrobiło. Tu mamy resetowanie. Ale właśnie, powinien ten pojazd resetować się zawsze w tym miejscu. Jeszcze raz spróbujemy strzelić. A, jeszcze raz. Nowe działo, żebyśmy mieli więcej strzałów. Może... Właśnie, może są tu jakieś dodatkowe naboje do tego, ale wątpię. Naboje. To są, kurde, wielkie kule. Dobrze. Zaraz gra padnie, bo tutaj nie można było za dużo spawnować pojazdów, z tego co pamiętam. No dobrze, mamy już trochę do strzelania magazynków. Teraz... zmienimy sobie kamerę. O, żeby lepiej celowało się. No dobrze, teraz może mniejszą furgonetkę. Zaciągamy ręczny. Zmieniamy kamerę. Spowalniamy czas. I strzał. Dobrze, zmienimy pojazd na ten policyjny. Chyba. Nie, na ten, dobrze. Może być i ten. Trochę go urwało. No dobra, a teraz zmienimy sobie jeszcze... Szkoda, że nie można takiej... Właśnie, tu chyba była jakaś taka kamera dowolna, no nie? Ja już nie pamiętam, jak to się włączało. No dobrze, mamy kolejne działo. I teraz strzelimy w policyjną furgonetkę, ale tak z tyłu. Okej. Okay. O, właśnie tak. Tak trochę do góry. Tylko żeby wcelować. Celujemy? Chyba tak. Może spowalniamy czas. Może tak... A, dobra. Myślę... No dobra. Troszeczkę lepiej nacelujemy. Macie rację. Przyspieszymy. O, właśnie. W dół. Nie wiem, to skręca? Dobra, a! Ręczny zaciągnięty był, spoko. Teraz zaciągnęliśmy ręczny, do góry trochę. I... spowalniamy czas. Bim! Leci. Cyk. No dobra. Chyba poleci, chyba doleci teraz ładnie. Zmienię na odpowiedni pojazd.
żeby to było ładnie widać. Tutaj nie widać, no kurczę. Chyba tak będzie najlepiej. Próbuję myszką jakoś obrócić. No dobra, to co, przyspieszymy odrobinkę. Nie, jak się przyspieszę odrobinkę, to będzie tak, że czas się przyspieszy do realnego czasu. Nie da się tak przyspieszyć odrobinkę bardziej. To jest spowolnienie 100 razy. Patrzcie na to. Uff. Jak to wygląda? To wleciało tam do środka. Jest! Mamy nowego pasażera! Nie, ale poważnie, to przeleciało przez fajne to jest. Naprawdę fizyka w tej grze jest świetna. Przeleciało przez środek pojazdu, rozwaliło drzwi. Nie? Ekstra. Da się tym jechać jeszcze? Musimy ręczny puścić. A nie, zobaczcie, jeśli chodzi o silnik... Jasne, że tak, zobaczcie, i możemy kulę przywieźć z powrotem. Świetnie! Powiem wam, że bardzo fajnie, naprawdę. Wytrzymały pojazd. O, teraz się zniszczył od tego uderzenia. No dobrze. Zostało nam jeszcze ostatnie działo. Ja proponuję, abyśmy jeszcze tą furgonetkę troszeczkę tutaj poprawili, bo... No zobaczcie, no kurczę, no zostało z niej troszeczkę. Co nieco. I trzeba ją poprawić. Okej, okay, nacelujemy sobie ładnie. Może tak. I spowolnimy czas. Strzał. Tylko, żebym sobie zmienił na... O, to będzie chyba dobre. Ta kula już tam leci, zobaczcie. O kurde. Jak powoli. A super to jest, że może tak spowolnić czas. Wszystko dokładnie obejrzeć. Leci powoli, leci, 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 leci. I... Pięknie! Ale zobaczcie, silnik dalej nieuszkodzony i teoretycznie powinniśmy móc sobie tym samochodem dalej jeździć. Tam chłodnica może trochę. Jeszcze jakbym w tym działku tu na wprost miał kulę, to by to była w ogóle akcja, ale no nie mam. Możemy spróbować zresetować ten pojazd. Reset. Ale pojawia się w tym miejscu, ale to mi się nie podoba. Nie spodobało mi się to. Ej, nie mogę odpalić! Co jest? Aha, bo spowolnienie czasu jest, dobrze. Włączone było spowolnienie czasu. Teraz pokażę wam, jak wygląda w rzeczywistym czasie odpalenie takiej... takiej kuli. Uwaga! Okej, gra się skraszowała. Widzicie? Tak szybko się odpalają kule w tej grze, że aż gra się kraszuje. W następnym odcinku myślę, że sprawdzimy sobie jakieś dodatki stworzone przez innych graczy na Steamie, jeśli są takie. Jeśli nie będzie, to odcinek się nie pojawi, ale jeśli będzie coś ciekawego, to wrzucę. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.